Bajka pod tytułem Niejadek George. Pewien jesienny, deszczowy poranek, Peppa i George smacznie spali w swoich łóżkach. Nie chciało im się wstawać tego dnia, ponieważ była to niedziela, dzień, w którym nie idą do szkoły i przedszkola. Nagle z korytarza słychać głos mamy Świnki. Peppa, George, wyskakujcie już z łóżek, mam dla was niesamowitą niespodziankę. Peppa błyskawicznie otwiera oczy i szybciutko wyskakuje z łóżka. George, wstawaj już, rodzice mają dla nas niespodziankę. George jednak nie ma ochoty wstawać. Nie, ja nie chcę, daj mi spokój, Peppo, chcę jeszcze poleżeć w łóżku. Nie wygłupiaj się, no chodź. Nie chcę. Z korytarza znienacka wyskakują rodzice. Co się dzieje? Peppo, George, czemu wy jeszcze nie jesteście w kuchni? Tatusiu, George nie chce wstawać. Tata Świnka podchodzi do George'a i pyta. Co się stało, synku? Dlaczego nie chcesz wstać? Chcę mi się jeszcze spać. To dziwne. Przecież jest już 10:00. Powinieneś być już wyspany. Dobrze, George. Pośpij jeszcze 5 minutek, a Peppa w tym czasie pomoże mi przygotować śniadanie. Mamusiu, to co to za niespodzianka? Pojedziemy dzisiaj na obiad do dziadka i babci Świnki. O, to świetnie! Dziadziu obiecał mi, że przewiezie mnie swoją lokomotywą Gertrudą. Hihi, Peppo, widzę, że twój brzuszek domaga się śniadania. Hihi, tak mamusiu, jestem bardzo głodna. A co byś zjadła, Peppo? Na co masz ochotę? Może jajeczka sadzone z pyszną herbatką. Dobrze. Podasz mi patelnię, a ja wyciągnę jajka z lodówki, dobrze? Tak, tak, mamusiu. Bardzo lubię ci pomagać. Smażeniem zajmę się sama. Ty już próbowałaś zrobić raz jajecznicę, pamiętasz? Nie skończyło się to zbyt dobrze. Tak, dostałam wtedy nauczkę. Pyszne jajeczka gotowe. Teraz tylko je usmażę. O, a ja pójdę zawołać George'a. Chyba już się wyspał. Świnka Peppa z impetem wpada do pokoju. George, George, pospiesz się. Zrobiliśmy z mamusią pyszniutkie śniadanie. No dobra. George niechętnie wstaje z łóżka i idzie z Peppą do kuchni. Pośpieszcie się, bo czuję, że moje kiszki grają mi dzisiaj marsza. Tato Świnko, akurat komu jak komu, ale tobie to raczej chwilę czekania na jedzenie nie zaszkodzi. Spójrz, George, jakie wspaniałe śniadanie przygotowałyśmy dla was z Peppą. Jakoś nie mam ochoty. Jak to nie masz ochoty? Spójrz, same pyszności. Ja biorę się do jedzenia. Spróbuj choć troszkę. Peppa i rodzice zjadają śniadanie ze smakiem. Jednak ktoś tutaj dzisiaj najwyraźniej nie ma apetytu. Nawet nie ruszył swojego posiłku. Mama Świnka kątem oka zauważyła tą nietypową sytuację. Co się dzieje, George? Dlaczego nawet nie spróbowałeś? Bo ja nie lubię jajek. Jak to nie lubisz jajek? Przecież zawsze jadłeś jajka sadzone i ci smakowały. Nie lubię. George, proszę, spróbuj chociaż. Nie chcę. Mamo Świnko, bardzo niepokoi mnie zachowanie George'a. Myślę, że to może być jakaś infekcja. Spójrz, jest blady, osłabiony i na dodatek w ogóle nie ma apetytu. Tato Świnko, jak zwykle masz rację. Myślę, że nie powinniśmy tego lekceważyć. Tak, mamo Świnko. Powinniśmy zrobić badanie krwi. Badanie krwi? Ale ja nie chcę! George, nie płacz. To jest jak ukąszenie komara. George, nie bój się. Badanie jest niezbędne. Każdą infekcję, wykrytą odpowiednio wcześnie, można łatwo wyleczyć. Po śniadaniu rodzina pojechała do szpitala zrobić badanie krwi George'owi. Na miejscu mama Świnka podeszła do rejestracji.
Dzień dobry, chciałam zarejestrować syna na badania. Dzień dobry, proszę chwileczkę zaczekać. Za chwilę pan doktor poprosi was do gabinetu. Dobrze, dobrze, dziękuję. Jak mamo świnko? Zaraz pan doktor nas przyjmie. Usiądźcie i poczekajmy cierpliwie. Dzień dobry. Słucham, w czym mogę pomóc? Panie doktorze, mamy problem z synem. Otóż nie ma apetytu, nic nie chce jeść i jest osłabiony. George, podejdź do mnie, proszę. Faktycznie, jesteś dość blady. Pani pielęgniarka pobierze ci krew, a później z wynikami przyjdziecie do mnie. Ale ja nie chcę, ja się boję. George, nie bój się. Pójdę z tobą. Mamusiu, nawet nie wiesz, jak się cieszę, że to nie mi będą pobierać krew. W domu pocieszałam George'a, ale sama na jego miejscu miałabym stracha. To nic strasznego, Pepo. Zaraz będzie po wszystkim. Czy to będzie bardzo bolało? Obiecuję, że postaram się zrobić to bardzo szybko i delikatnie, żebyś nic nie poczuł. Jak chcesz, to możesz odwrócić głowę, George. Pani doktor bardzo delikatnie pobrała kropelkę krwi z paluszka George'a, tak że nawet nic nie poczuł. Już po wszystkim. Zaraz sprawdzę pod mikroskopem, czy wdała się jakaś infekcja. Mikroskop służy do powiększania bardzo małych obiektów. Można pod nim zobaczyć, czy w kropelce krwi znajduje się jakaś infekcja. Wygląda mi, że wszystko jest w porządku. Nie widzę nic niepokojącego. To co w takim razie jest George'owi? Myślę, że to przez tą zimową aurę. Zalecam zwiększyć aktywność fizyczną i jeść więcej owoców i warzyw. Tak, ja uwielbiam owoce. Mogłabym je jeść cały czas. Tak też zrobimy, doktorze. Dziękujemy za poradę. Do widzenia, pani. Wcale nie było tak źle, jak się obawiałem. Cieszę się bardzo. Do widzenia i życzę dużo zdrówka. Tata świnka w nagrodę za dzielne zachowanie zabrał George'a na farmę, gdzie mieli karmić zwierzątka. Spójrzcie, ile zwierząt czeka na jedzenie. Musimy nakarmić konie, krowy, kozy, psa i kota. Sporo ich jest. Babcia z dziadkiem muszą lubić zwierzęta. Masz rację, oni je wręcz kochają. Nakarmimy najpierw konie. Pójdę po owies. Dobrze, tatusiu. Cześć Luna, cześć Monty. Będziemy się wami opiekować, dopóki babcia z dziadkiem nie wrócą. O, widzę szczotki do czesania koników. Ojoj, będę miał dużo pracy. Już jestem. W wiaderku mam owies. Spójrz, jak je. Musiała być bardzo głodna. Tatusiu, czym bym mógł kiedyś się nimi przejechać? Myślę, że tak. Ale pod obecność dziadka świnki, on ma większe doświadczenie z końmi, zna ich nawyki i przyzwyczajenia. Teraz koniki napiją się wody. Ale były spragnione. Tata świnka musi wyprowadzić krówki na pastwisko, żeby sobie pochodziły i najadły się trawy, a wcześniej damy im pić. Trzeba o nie dbać, aby dawały jak najwięcej mleka. Uwielbiam płatki czekoladowe z mlekiem. Ja wolę same płatki czekoladowe. Nazajutrz, kiedy pierwsze promyki słońca zaczęły zaglądać do pokoju, George od razu otworzył oczy, żwawo wyskoczył z łóżka i podbiegł do łóżka Pepy. Pepo, Pepo, wstawaj już ranek! No chodź, chodź, nie wyleguj się tak! Ile można spać?
O, widzę, George, że dzisiaj energia ci dopisuje. To pewnie ten wczorajszy spacer i owoce tak dobrze na ciebie podziałały. O, George, widzę, że już czujesz się lepiej. Tak, mamusiu, co będzie na śniadanie? Jestem bardzo głodny. Może jajecznica? Jajecznica? Przecież wczoraj mówiłeś, że nie lubisz jajek. Hihi, ale po wczorajszym spacerku polubiłem. Drogie dzieci, nie zapomnijcie zostawić nam łapki w górę. A jeśli Wam się podobało, napiszcie coś w komentarzu. Do zobaczenia!